Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Ewangeliści Mateusz i Łukasz bardzo realistycznie opisują wydarzenie narodzin Jezusa. Natomiast ewangelista Jan rozważa teologiczne znaczenie tajemnicy wcielenia Bożego Słowa. Bóg posłał anioła do dziewczyny o imieniu Maryja. A ona przyjęła Boże Słowo, wypowiadając fiat, czyli niech mi się stanie. I to Słowo w niej stało się ciałem. Przykład Maryi uczy nas, jak bardzo ważna jest odpowiedź, jak bardzo ważne dla Boga jest nasze Słowo. To odwieczne Słowo, czyli z greckiego logos wypowiedziane przez Boga, które stało się przyczyną sprawczą stworzenia świata i człowieka, który jest koroną stworzeń w tym świecie, ono jest także znakiem narodzin Zbawiciela. Przychodzi na świat, rodzi się z dziewicy Maryi i staje się ciałem. Ale słyszymy w tym fragmencie, że Słowo przyszło do swoich, a swoi Go nie przyjęli. Natomiast słyszymy też, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ci, którzy przyjęli to Słowo, którzy przyjęli dar Boga jako znak miłości tego, który nas stworzył, Boga, który się od nas, mimo naszych słabości, nie odwraca, Boga, który jest prawdziwym Ojcem, bo zawsze ojciec, matka, rodzice, kiedy nawet cierpią z powodu niewłaściwego działania swoich dzieci, to jednak do końca mają świadomość, że są za nich odpowiedzialni i jeśli niewiele mogą zrobić, to swoją modlitwą, ale przede wszystkim też swoją miłością otaczają te dzieci. I to jest też dowód tej miłości Boga do nas. Bóg może uczynić cud i czyni, posyłając swojego Syna. I po to przychodzi na ziemię, abyśmy doświadczyli tego cudu Bożej miłości, żebyśmy zrozumieli, że mimo naszej niewierności Bóg nie pozostawia nas samych. Boże Narodzenie jest jednym z najbardziej wyrazistych i najważniejszych świąt w roku. Nasz poeta Jan Kasprowicz
wierszu Narodzenie Chrystusowe zapisał takie słowa. Na wysokościach chwała Bogu, chwała. Na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Zadrzyj z radości, zadrzyj ziemio cała, bo czas nadchodzi, gdzie świat ten wyzwoli. Potęga serca i ducha potęga, z tego, co rani i z tego, co boli, wszystkie żywioły, które złości osprzęga, że w bezprzestannym ścierają się boju. Połączy w jedno promienista wstęga. I rzeczywiście ten Jezus łączy w jedno promienistą wstęgą wszystkich, którzy wierzą w Niego, którzy przyjmują to jako akt historyczny, którzy może już dawno odeszli od wiary. Tak czy inaczej, każdy z nas jest Bożą miłością i Bożym zbawieniem otoczony, jak parasolem, jak ochronną tarczą. Bo Bóg pragnie każdemu dać ten swój najcenniejszy dar. I Jezus rodzi się jako znak Bożej miłości wobec wszystkich. Bez względu na to, czy wierzą w tę prawdę, czy ją przyjmują, czy jej nie akceptują. Papież Franciszek napisał, podkreślając znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia, że narodzone w Betlejem dzieciątko Jezus jest znakiem wielkiej czułości Boga. Bo Pan Bóg, oprócz tego, że jest potężny, wszechmocny, jest także czuły i pełen miłości. I pragnie nas uwrażliwić na swoją dobroć i miłość skierowaną do każdego człowieka. My dzisiaj też nie wstydźmy się tej czułości i tej miłości. Dzisiaj się chce nam za wszelką cenę wmówić, że mamy być twardzi, mocni, kreatywni, przebojowi, a to wcale nie jest oznaka słabości, że ktoś się wzrusza, że ktoś płacze, że ktoś w czułości przeżywa takie czy inne momenty swojego życia, swoich najbliższych. To jest dowód na to, że jesteśmy żyjącymi istotami, myślącymi, rozumnymi, ale też mamy uczucia. I te uczucia nie są oznaką naszej słabości. Pielęgnowanie bożonarodzeniowych tradycji jest rzeczą ważną, ale to jest tylko pierwszy kroczek do duchowego przeżywania świąt. Ważne są te kolejne kroki. W okresie Bożego Narodzenia nie zabraknie rzeczy, które wydawałoby się zwyczajnych i podstawowych. Ważne, żeby nie zabrakło modlitwy i osobistej chwili refleksji, czy też adoracji Dzieciątka Jezus w żłóbku, a kulminacyjnym momentem jest spotkanie z Nim właśnie na Eucharystii. Ale też niech nie zabraknie prawdziwej radości ze spotkania z najbliższymi przy świątecznym stole i autentycznego nacieszenia się sobą. Jan Paweł II, kiedy przyjeżdżał do Polski i zawsze stawał, najpierw zanim przemawiał, patrzył na tłum zgromadzony w czasie jego pielgrzymki, robił również pół żartem, pół serio takie okulary, lunetkę i zawsze mówił, muszę się na was napatrzeć. Muszę się wami zadziwić i muszę się na was napatrzeć. I ten obraz gdzieś później ze sobą zabierał, kiedy wracał do Rzymu. Friedrich Theodor Wischer, jeden z pisarzy, publicystów, filozof, napisał takie słowa. Sprawiaj innym radość, a wtedy zobaczysz, że radość potrafi cieszyć. I w rzeczywistości ta radość okazywana drugiemu człowiekowi jest wielkim darem dla nas. Nie tylko, żeby nas ktoś uradował, ucieszył, ale również, żebyśmy potrafili innym swoim działaniem, swoim życiem, swoją postawą tę radość dawać. I temu służy właśnie ten czas świąt. W tej rzeczywistości, która jest bardzo dynamiczna, rozwojowa i pędząca niczym pendolino, potrzeba tej chwili zatrzymania się,
Trzeba refleksji, dziękczynienia za to, czego dokonał Jezus. Tak jak kierowca, który pokonuje długą trasę, prędzej czy później musi się zatrzymać, aby zatankować, aby chwilę odpocząć, może się zdrzemnąć, napić się kawy, potrzebuje chwili wytchnienia. My też w tym pędzie potrzebujemy wytchnienia. I tym wytchnieniem jest czas świąt, kiedy możemy zastanowić się nad tym wszystkim, co w naszym życiu jest najważniejsze, co jest ważne i co jest najmniej ważne. Spróbujmy choć na chwilę oderwać nasze myśli od tych codziennych spraw powszednich, od przyzwyczajeń, od obowiązków i zobaczmy ten wielki cud miłości, który przynosi Dzieciątko Jezus, rodząc się w ludzkim ciele. Bo Bóg naprawdę pokazuje nam w tajemnicy narodzenia, co jest najważniejsze w życiu człowieka i co tak naprawdę się liczy. I niech ta Jego miłość rozpali naszą miłość do ludzi. Bo kiedy będziemy dla siebie dobrzy, mili, serdeczni, życzliwi, po prostu ludzcy, to Jezus tak naprawdę narodzi się w nas. Panie Jezu, uzdolnij mnie, abym przyjmował Cię w Słowie Bożym i sakramencie Eucharystii, tak często, jak to możliwe. Niech cud Bożej miłości dokonuje się nieustannie w moim sercu, bo to daje mi moc, abym stawał się Twoim dzieckiem. Prosimy Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.